Cześć, jestem Sandra, witam Was w kolejnym odcinku związanym z Wordformation, czyli właśnie słowotwórstwem. Kilka dni po tym, jak wyrzuciłam dla Was, jak nagrałam tak naprawdę, bo wyrzuciłam go wcześniej, ale oczywiście zapomniałam kliknąć publikuj i ten filmik czekał kilka dni na publikację, ale kilka dni po tym, jak go nagrałam, obrobiłam i wrzuciłam na YouTube, chociaż go jeszcze nie mogliście zobaczyć, okazało się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze maturalne, takie pokazowe arkusze na rok 2023 i jeżeli są wśród nas maturzyści, którzy w przyszłym albo w kolejnych latach zdają maturę z angielskiego, no to zadanie, takie typowe zadanie ze słowotwórstwa wróciło do arkusza. Ono kiedyś tam było, znikło w ostatnich latach. To słowotwórstwo pojawiało się w arkuszu, ale w takiej bardziej formie zdań, które trzeba było uzupełnić, albo transformacji gramatycznych, gdzie czasem po prostu dane słowo trzeba w troszeczkę innej formie, dane słowo, które mamy w zdaniu wyjściowym, w troszeczkę innej formie wstawić, żeby nam pasowało, ale takiego stricte zadania związanego ze słowotwórstwem, gdzie macie podane słowo i trzeba utworzyć od niego odpowiednią formę, nie było. Natomiast ono wraca. Więc oprócz tego, że tak naprawdę ten odcinek przyda się każdemu, bo uczenie się słówek, tak jak Wam mówiłam ostatnio, z tej samej rodziny jest bardzo ciekawą metodą nauki słownictwa, to na pewno przyda się to wszystkim Wam, którzy będą zdawać maturę od przyszłego roku, ale tak naprawdę tego typu zadania pojawiają się też na egzaminach na certyfikaty, na FCE, na CAE i to jest typowe właśnie zadanie takie egzaminacyjne. Więc dzisiaj o słówku use, czyli używać i jego różnych formach i różnych znaczeniach. Use oczywiście może znaczyć używać i znaczy używać. Use the knife to cut the bread. Czyli użyj noża, żeby pociąć ten chleb, żeby pokroić ten chleb. Używać. Oprócz tego use znaczy zużyć. We used all the water supply, tak? Zużyliśmy cały zapas wody. I teraz, nie wiem, jesteśmy gdzieś na pustyni i nie mamy wody, albo na wycieczce i strasznie nam się chce pić, bo nie mamy tej wody. Więc zużyć. Oprócz tego możemy use użyć w odniesieniu do ludzi, na przykład use someone. He used her to get the job, czyli wykorzystać kogoś, tak? Użyć kogoś, tak dosłownie mówiąc, wykorzystać go do tego, żeby na przykład coś zdobyć, w tym przypadku pracę. I to były takie najważniejsze znaczenia use, jeżeli mówimy o use jako czasowniku, bo use jest również rzeczownikiem. I jako ten rzeczownik oznacza właśnie sposób, takie zastosowanie, czyli cel użycia czegoś. I can't think of any use of that, czyli nie mogę wymyślić żadnego zastosowania dla tego czegoś, tak? Nie wiem, jakiegoś tam przedmiotu. Use jako rzeczownik oznacza też po prostu użycie czegoś, ten moment, kiedy czegoś używamy, ale także okres, w którym coś jest używane. No i przechodzimy już do tych słów pochodnych. Najpopularniejszym, pewnie najbardziej znanym Wam będzie useful. I useful oznacza przydatne, że coś jest przydatne. Więc jeżeli chcemy określić właśnie, że coś jest przydatne, użyjemy słówka useful. Z kolei przysłówek usefully będzie oznaczał, że coś jest coś robimy w jakiś użyteczny sposób, użytecznie, przydatnie będzie to przysłówek. Na przykład spending your time usefully is a very important skill. Czyli wykorzystywanie, spędzanie czasu w sposób użyteczny jest bardzo taki dobrą, ważną umiejętnością. Oczywiście mamy też przeciwieństwa tych słów. Useless i uselessly. Useless bezużyteczny, uselessly bezużytecznie. No i od tych słówek możemy też utworzyć rzeczowniki. Usefulness i uselessness. Użyteczność i bezużyteczność. Nie zapominajmy o rzeczowniku usage, który oznacza użycie. Na przykład these shoes were designed for everyday usage. Czyli te buty były zaprojektowane do tego, do takiego codziennego użycia. Użycia albo też użytkowania. Usage będzie odnosiło się też do zużycia na przykład mediów, wody, prądu, gazu, tak? What's the average water usage in your house?
Bardzo ciekawym słówkiem jest reuse, czyli użyć czegoś ponownie. I przymiotnik od niego, reusable, czyli właśnie taki do ponownego użytku. Mamy też słówka usable, czyli nadający się do użytku i unusable, nie nadający się do użytku. Is this application usable? Czyli czy da się z niej korzystać, czy ona się nadaje do użytku. I na przykład możemy powiedzieć no, it's unusable. Nie, nie nadaje się. Jak widzicie, oprócz tych pewnie znanych Wam useful i useless, od use możemy utworzyć też inne słowa i warto o nich pamiętać, bo będą poszerzały Wasze słownictwo. A w tym odcinku ode mnie to wszystko. Zapraszam Was już niebawem na kolejny. Do zobaczenia. Cześć!